Siemaneczko, witam serdecznie na swoim kanale Ryposzynko z tej strony. Wczoraj zrobiłem podmianę wody, lekką przycinkę. Zdjęcie postaram się tutaj wstawić w tym miejscu. No i co się zmieniło? Roślinki przycięte z trawnikiem, z parwulą. Niestety sobie nie poradziłem. Zostało jej naprawdę bardzo mało. Coś tam jeszcze i tu jest, ale to są takie dzipła. Niestety te żonki Denisona mi ją rozgromiły, tą całą parwulę. Ale dosadziłem wczoraj Japana Higrophilię, czy jak ona się tam zwie. Nie wiem, nie mam pamięci na nazwę roślin. Zasadziłem dodatkowo dwie żabienice, jakieś mniejsze, też nie pamiętam nazwy standardowo. Jedna tu, druga z drugiej strony akwarium. No co, no jak tych brzonek nie ma, większy spokój. Kirysów, tych dużych praktycznie też już nie ma, zostało parę sterbi. I parę pant, a tak to cisza i spokój w sumie. Rolostomusy fajnie sobie w ławicy pływają. Zawitał do mnie jeszcze nowy kolega, koleżanka w sumie. Kot rasy Ragdoll, nowy członek rodziny. No i co, w akwarium sobie jakoś funkcjonuje, w sumie nieźle. Tam jak widzieliście na tym zdjęciu, to roślinki dość intensywnie rosną. Nie wiem, ile tam ostatni filmik wrzucałem, 2 tygodnie, chyba dwa. To tamtego czasu był duży przyrost. I pewnie znowu za 2 tygodnie zbiorę się, zrobię podmiankę. Planowych co tydzień to niestety u mnie nie wychodzi. Raz, że nie ma czasu, dwa, że chyba mi się nie chce. No ale co 2 tygodnie myślę, że będzie ok. Znaczy wolałbym co tydzień tak naprawdę, no wiadomo, już z braku laku co 2 tygodnie robię. Te krasnorosty niestety dalej wychodzą. Nie wiem, czy nie pojawiają się przez te kulki glinotorfowe, które wstawiłem do podłoża. No bo one głównie tutaj na pierwszym planie, tak jak ta parwula sobie rosła, to one tu wypełzają. Tu ich parę sztuk jeszcze widać. O, tam z tyłu te czarne kropki to są te. No te moje krasnale kochane, kurcze. Nie wiem, co z nimi zrobić. Tu jest, tu. No trudno. Niech będą, jak nie będzie ich dużo, to mi nie będą tak naprawdę przeszkadzać, byleby się nie zrobiła ich plaga zaraz. Krewetki sobie wyskakują bardzo chętnie zaraz. Tu całe na dnie, cała ekipa sobie siedzi. Jakiś kirysek, parę sztuk tych krewetek jeszcze pokryte po roślinach. No ogólnie, jak nie ma tych dużych ryb, nie ma bystrzyków, minorków, które też mi się podobały, ale niestety zrezygnowałem. No to krewetki sobie śmigają. Co mogę więcej powiedzieć? Nie ma co chyba przedłużać. Pozdrawiam serdecznie Przemka, klienta mojego sklepu, który cały czas się domaga, żeby go pozdrowić w filmie, więc pozdrawiam Cię, Przemo. No i ogólnie Wam wszystkim również życzę wszystkiego dobrego. Na razie, trzymajcie się, cześć.